ilość danych będzie rosła. Jeżeli rośnie nam ilość danych, rośnie nam ilość relacji między poszczególnymi zbiorami danych albo wpływu tych zbiorów na ekosystem, a danych na całym globie jest bardzo dużo. Zapotrzebowanie właśnie branży finansowej i ubezpieczeniowej. W zasadzie od ręki można taką pracę znaleźć. Natomiast zapotrzebowanie jest ogromne, dlatego że miasta w tej chwili już osiągnęły masę krytyczną z ilością danych w systemach silosowych, które posiadają, a nie potrafią ich przerobić. Wybrać z nich tą insiderską informację, która powie, w jaki sposób należałoby dalej miasto rozwijać, nie idąc w ścieżkę budujmy, budujmy, budujmy. Teraz nadszedł czas na budowanie z rozsądkiem, to znaczy przekładanie inwestycji adekwatnie do potrzeb. Dobra pozycja kandydata po studiach. Ona się przełoży na dwa poziomy. Pierwszy poziom to są tak zwane twarde umiejętności, czyli po prostu weryfikacja konkretnej wiedzy pokryta dyplomem, certyfikatem, stopniami, wynikami, osiągnięciami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest podstawowa wiedza praktyczna, czyli programy, kursy, szkolenia, takie bardziej praktyczne. Staże. My również zapewniamy staże półroczne w naszej firmie między kwietniem a październikiem, czyli głównie okres wakacyjny, które już umożliwia pracę w realnych, rzeczywistych projektach. Takie półroczne doświadczenie w projekcie analitycznym bardzo dużo też daje i pokazuje, w jaki sposób należy pracować. Czyli zadawania odpowiednich pytań, żeby dać w rezultacie taki raport, taką analizę, którą ten pytający faktycznie chce dostać. Czyli zdolności komunikacyjne moim zdaniem są najważniejsze.